Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy poprawę jakości oraz dostępności infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu. Remonty, przebudowy oraz modernizacje dróg są możliwe dzięki rządowym dotacjom, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości każdego roku przeznacza ogromne środki finansowe. Inwestycje drogowe to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. To również ważne sprawy dla samorządów lokalnych. Dobre drogi to krwioobieg naszej gospodarki. Bezpieczne drogi to drogi, po których my, mieszkańcy, możemy się swobodnie poruszać, mając pewność, że niebezpieczne zdarzenia nie nastąpią. Rząd bardzo mocno wspiera samorządy w tym, aby ta infrastruktura drogowa była budowana na wysokim poziomie, w dobrym tempie, aby to była infrastruktura drogowa dobrej jakości. Dlatego też rząd uruchomił kilka instrumentów finansowych, mocą których wspiera samorządy. Warto przywołać tutaj Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład, w ramach którego realizowane są inwestycje strategiczne. Do Starachowic i do powiatu starachowickiego z tych rządowych funduszy trafiło wsparcie w wysokości blisko 150 milionów złotych. To duże pieniądze, które z pożytkiem zostały wykorzystane zarówno w Starachowicach, jak i w ościennych gminach. Warto również przypomnieć, że ponad 100 milionów złotych zostało również zaangażowane w to, aby została wybudowana północno-zachodnia obwodnica Starachowic. Tę inwestycję realizuje samorząd województwa świętokrzyskiego. Tutaj w Starachowicach trzeba przypomnieć o tym, że po uzyskaniu przez powiat starachowicki dotacji w wysokości 100 milionów złotych będzie realizowany od dawna oczekiwany drugi wiadukt w Starachowicach Zachodnich. Mam wielką przyjemność współdziałać w tym działaniu, gdzie pozyskiwane są środki finansowe dla samorządów powiatu starachowickiego. To ważne, aby te samorządy otrzymywały właśnie środki finansowe w odpowiedniej wysokości, tak aby można było te inwestycje realizować. Zawsze pozytywnie odpowiadałem na wezwania tych samorządów i mam takie przekonanie, że to, co dzisiaj widzimy, to tak naprawdę radykalna zmiana na dobre w infrastrukturze komunikacyjnej, tak abyśmy mieli bezpieczne drogi, tak aby one służyły mieszkańcom Starachowic i powiatu starachowickiego, ale również, żeby tym, którzy po tych drogach się przemieszczają, było łatwiej prowadzić transport, szczególnie ten transport drogowy, który należy do tak zwanego transportu ciężkiego. Mam takie przekonanie, że w tej materii zdaliśmy egzamin. Poseł Krzysztof Lipiec dokonał podsumowania inwestycji drogowych, które udało się zrealizować dzięki rządowym dotacjom. Rządowe fundusze pozwoliły na zrealizowanie w Starachowicach budowy, przebudowy i remonty ulic. Partyzantów, odcinek od Oświatowej do Konstytucji 3 Maja. Ulica Konstytucji 3 Maja, parkowa z oświetleniem Świętej Barbary, spacerowa. Przebudowa ulicy Kilińskiego. Remont ulic Słonecznej wraz z parkingiem Śląskiej i Dibuła z nowymi chodnikami oraz wymianą sieci wodociągowej. Remonty ulic Adama Mickiewicza Stromej. Budowa ciągu pieszojezdnego przy ulicy Słowackiego. Remont nawierzchni jezdni oraz chodników na odcinku ulicy Harcerskiej. Rozbudowa ulicy Stanisława Moniuszki wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Stanisława Moniuszki, Nowowiejskiej i 6 Września. Modernizacja ulic w południowej części miasta Wąsika Kowalskiego, Kapitana Mariańskiego, porucznika Robota, Ignacego Zaczkiewicza. Modernizacja bazy MZK wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i budowy stacji CNG. Budowa pętli przystankowej na Grobli. Przebudowa placów dworcowych Starachowice Wschodnie i Starachowice Dolne. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.